Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj mamy gościa, Justynkę. Justyna jest stomatologiem. Dzisiaj opowie nam swoje świadectwo. Ma 30 lat. Tak. Zaraz się przedstawi i będzie mówić. Ja na początek chciałam nadmienić dla tych osób, które nas oglądają pierwszy raz, że mówimy o poście dr Dąbrowskiej i o świadectwie po poście. Post dr Dąbrowskiej to taka dieta 6-tygodniowa, na której jemy od 600 do 800 kalorii. Włącza nam się dzięki temu odżywianie endogenne. Są to warzywa i owoce tylko. I też tylko określone warzywa, owoce. I wtedy tak jakby organizm robi skan całego naszego ciała, ratuje nam życie, wszystkich elementów, które mogą je zagrozić i zaczyna leczyć. Więc możemy powiedzieć, że post leczy, ponieważ wyleczył już wiele osób i chcemy dzisiaj wysłuchać, co ma do powiedzenia nam pani Justyna. Pani Justyna, żeby tak bardziej oficjalnie. Mamy dzisiaj, jakby nam dziecko zapłakało, bo tam w wózku śpi, to proszę się nie przejmować. Także tak, Justynka, powiedz nam, co dał ci ten post, z czego jesteś zadowolona, bo to jest dzisiaj twoje świadectwo, ile czasu go przebyłaś, ile czasu zrobiłaś postu? Zrobiłam 6 tygodni. To zdecydowanie chyba jest niezbędny czas, który trzeba wykonać, dlatego że pierwszy tydzień to jest przestawianie organizmu, zwłaszcza że jeżeli ktoś się nie odżywiał dość prawidłowo, tak, dość zdrowo, no to te 6 tygodni jest minimalnym takim, znaczy minimalnym, optymalnym takim, taką czasem. No bo faktycznie przez tydzień pierwszy to jest ciężko. Organizm totalnie domaga się ciągle jedzenia. Wszystkiego tak naprawdę. Od słodkiego po pieczywo. Chodziłaś zła. O Jezu, ja chodziłam co 2 godziny jadłam, żeby właśnie nie być zła. Więc zawsze jakiś pomidor gdzieś był w okolicy, albo ogórek, albo cokolwiek. Marchewka. Marchewka, wszystko co można było oczywiście jeść, to ja gdzieś tam miałam, zawsze jak mój pacjent gdzieś tam był umówiony, to tylko była przerwa, a teraz idę jeść, bo nie dam rady. Tak, więc właśnie dlatego, żeby później przełączyło się to odżywianie endogenne. Jak się to odżywianie endogenne zaczyna, to jest dużo już prościej, tak? Bo ten głód taki, ten ośrodek głodu się totalnie wyłącza i faktycznie już wtedy można tak jakoś zoptymalizować to jedzenie. Tam pamiętam na forum dziewczyny się stresowały, że za dużo jedzą czy coś tam. Znaczy moim zdaniem na początku trzeba jeść tyle, ile trzeba, tak? Ile organizm się domaga, ile krzyczy, że jest głodny. Ponieważ później faktycznie z czasem, jak ten post tam się dzieje dalej, no to faktycznie ten organizm już zaczyna sam optymalizować, że się je 4 razy dziennie, co 4, 3, 5 nawet czasami godzin i nie jest się tak strasznie głodnym jak na początku. Więc minimalnie 6 tygodni, tak? Zwłaszcza, że miałam co tam robić w sobie. Więc stwierdziłam, że krótszy nie ma sensu, że musi być 6. Może zacznijmy od takich zbocznych rzeczy, czyli ile schudłaś? Aha, tak, schudłam ładnie. Schudłam 12 kilo, tak naprawdę. Super. A co z celulitem? Nie miałam. Nie miałam. Znaczy, no jaka szczęśliwa, no. Znaczy nie, faktem, że jak już osiągnęłam te 75 kilo, czyli ta wyjściowa jakby moja waga, to coś tam delikatnie mi się zaczęło pokazywać, że nawet moja siostra tak już patrzyła. Zaczyna się. Ale celulitu na szczęście w życiu tak nie miałam za bardzo, także tutaj nie miałam z tym problemu. Na pewno miałam, zaczęły mi się pojawiać rozstępy na udach, bo tam zawsze zresztą miałam, jak tam urosłam, one się rozjaśniały, także są zdecydowanie tak jakby delikatniejsze już, nie są takie oczywiste, jak były do tej pory, także tutaj to zauważyłam z tych takich kosmetycznych rzeczy. Kosmetyczne rzeczy, okej. Okay. No ale mamy tutaj tak jakby bardzo dużą zmianę u ciebie przez te 6 tygodni, to się nią pochwal. Znaczy, ja nie wiem, czy to jest sens, znaczy nie, no chwalić się nie jest. Opowiedz, jak to było, co się dowiedziałaś i tak pokrótce, żebyśmy też nie zanudzili wszystkich, czy się przejęłaś, czy nie i co się stało, że dowiedziałaś się o poście i przeszłaś na to? Tak, znaczy o poście się dowiedziałam zupełnie z innego powodu, dlatego że mam problemy hormonalne tam z hormonami żeńskimi, więc gdzieś jak byłam tam w szpitalu, żeby się tam diagnozować, jedna z dziewczyn mi o nim opowiedziała, która tam gdzieś się szykowała na ten post wtedy,
Więc stwierdziłam, że zaczęłam się zastanawiać, czy może by nie warto było w moim przypadku też spróbować, tak? Jednakże to jeszcze nie był taki wystarczający bodziec, że tak no powiem. Tak, bo trzeba mieć dużo motywacji. Tak, bo trzeba mieć dość sporą motywację. Na pewno rezygnacja z kilogramów nie byłaby wystarczającą motywacją dla mnie. Pewnie bym po jakimś tam 4 tygodniach rzuciła ten post, no tak, bo nie jest lekki. Ale faktycznie dowiedziałam się zupełnie przypadkiem, także profilaktyka też badań jest bardzo ważna. Zupełnym przypadkiem na USG się dowiedziałam, że mam jakąś nieokreśloną zmianę w piersi, która miała już wtedy 18 mm. W tej chwili nawet nie umiem powiedzieć, co to była za zmiana tak naprawdę. Ale mówiłaś, że była nieregularna, tak? Tak, ona tak z tych wstępnych opisów, które były według USG i według mamografii, którą miałam zrobioną, miała nieregularne kształty, więc to mnie tak troszeczkę zaniepokoiło. Tak. No i delikatne nacechowanie tam dysplazji było, co też tak jakby to nie jest oczywiście rak, bo cały czas podkreślam też na forum, że to nie był rak, tak, że dysplazja. No ale z mojej wiedzy jest tak, że ta dysplazja... Przeradza się w to. Tak, przekształca się w rak. Przez co, no wiadomo, jeżeli bym dalej stosowała styl życia, jaki miałam do tej pory, nie jest powiedziane, że na przykład za rok czy za kilka lat po prostu nie miałabym tego nowotworu, tak? Więc to jest też chyba istotne, żeby przeskakiwać na ten post nie jak już się bierze właśnie leki i znaczy tak, też wiadomo. To jest tak? bardzo istotne, żeby zaczynać najpierw postem, a dopiero ewentualnie jakieś leki wdrożyć, jeżeli już nie ma ratunku, ale. Dokładnie, więc jeżeli jest nawet taki choćby najmniejszy fragmencik, który jest już jakimś problemem, tak, dla nas, jak w przypadku moim właśnie ta zmiana, która miała te 18 mm, no to jest dobry moment na to, żeby jednak postarać się zrobić coś niekonwencjonalnego. Jak lekarze reagowali na tą zmianę? Faktem widziałam przerażenie w oczach pani, która robiła mi USG. Poker face był na początku, ale widziałam, że znaczy bardzo ładnie się zachowywali lekarze, nie mogę powiedzieć, ponieważ od razu wydzwonili tam do rejestracji, żeby jak najszybciej. Zajęli się tobą tak, z każdej strony. Wszystko było podpisywane, podkreślane na CITO, żeby to było zrobione jak najszybciej. Chcieli właśnie chyba też mieć tak, żeby jak wykryli szybko, no to żeby szybko to jakby tak zduszyć w zarodku. No ale wiadomo, jeżeli faktycznie ta zmiana by się potwierdziła tą dysplazją i tak dalej, no pewnie trzeba by było jakoś tam ją chirurgicznie usunąć, żeby nie było stresu. I umówiona byłaś na biopsję, I umówiona byłam na biopsję, tak. Z faktu, że był okres ten wakacyjny, więc miałam czas, żeby też zrobić post dzięki temu, bo miałam 2 miesiące oczekiwania na tą biopsję. No i poszłam na biopsję i się okazało, że nie ma nic. Że nie ma nic. Że nie ma nic. No że proszę. Tak, wszystko wyrównało i nic się tam nie pojawiło. Jak zareagowałaś w ogóle? Znaczy ja w ogóle byłam, z początku ja byłam przekonana, że jak tam pójdę, no to z tych 18 zejdzie mi tam na przykład troszkę. 12 albo 15. Że albo troszkę tak. pomoże, tak? Tak, że troszkę pomoże, więc stwierdzę, a dobra, to wskakuję na kolejny post. Aha. A oni tam mi tam sprawdzają i nie było nic. Zawołali doktor, która mi to znalazła. Też nie znalazła. Przyszedł jeszcze doktor, który na zasadzie potrzymaj mi piwo, ja tu ci pokażę, gdzie to jest. Tak, on to znajdzie. Tak, nic nie znaleźli. Kazali mi przyjść za 4 miesiące po prostu do kontroli. Do kontroli. Totalnie. Znaczy oni... Ale zapytali się, co robiłaś? Właśnie nie byli zbytnio zainteresowani, przyznam szczerze. Ja tam dawałam sygnały, że no, ja się w sumie trochę spodziewałam, tak już tak zaczęłam mówić, bo tak jakby walczyłam o to, żeby tego nie było. Chciałam tak? się pochwalić. Tak, trochę, chciałam się troszeczkę pochwalić swoim osiągnięciem, ale no nie, no problem polega na tym, że oni najpierw, ta doktor, która znalazła mi tą zmianę, zaczęła mnie z początku przepraszać za to, że się pomyliła w tym USG. To był taki jej pierwszy odruch. Ale no tak ja mówię, no ale pani doktor, no przecież mamografia wykazała dokładnie to samo, tak? Więc no, nie ma takiej opcji, żeby się dwa pomyliła, a zwłaszcza, że ja coś tam robiłam, tak? No i ona tak, że no tak, no ale to po prostu zniknęło. To jest niemożliwe. No, no zniknęło, no i tak jedna z tych doktorów powiedziała, no to wyleczyliśmy panią, tak? No to słuchajcie, to ja wam opowiem jeszcze, a propos właśnie tego, bo to jest identyczna sytuacja, którą opowiadała pani doktor Dąbrowska, że była sytuacja taka, że pan był niewidomy i leczył się bardzo długo u pewnego lekarza i na
ktoś mu polecił post i on poszedł na 12 tygodni postu. Post po poście poszedł. Nie wiem, czy zrobił przerwę w tym czasie, czy to było 12 z rzędu, nie pamiętam. Doktor tak jakby nie sprecyzowała tego wtedy, ale wrócił do tego lekarza, lekarz go ochrzanił, wzrok mu wrócił całkowicie i lekarz go ochrzanił. Panie, nie byłeś u mnie tyle, przecież to, tamto, szybciutko robimy badanie, a on go poprosił, ale panie doktorze, pan mi zrobi to badanie z daleka, żebym mógł przeczytać te litery. To co pan w ogóle powiada? Mówi, przecież ten, ale panie doktorze, i nie dał mu dojść do słowa, a w końcu ten facet, ten pan niewidomy, mówi do niego, który był niewidomy, a widział, mówi do niego, panie doktorze, ale ja pana widzę. A on spojrzał na niego, jak to? On mówi, no to wylecz, to wszystko panu pomogło. Wyleczyliśmy pana. Także właśnie tak reagują niektórzy lekarze, że myślą, że po prostu coś jakiś cud wyleczył, ale nie biorą pod uwagę, że to mogła być dieta czy post. Kiedy ja szłam na post, to też i zapytałam lekarza endokrynologa, czy pomoże mi dieta w tym wszystkim, to powiedział, że absolutnie żadna dieta mi nie pomoże. Żadna dieta nie pomoże, w ogóle proszę nie cudować. Mówi, trzeba brać tabletki i koniec. No tak, niestety nie wszyscy lekarze biorą pod uwagę, że styl życia, jaki prowadzimy w obecnych czasach, bardzo indukuje większość chorób, które w tym momencie mamy, typu cukrzyca, nadciśnienie, zespół policystycznych, jajników chociażby, o których nigdy tutaj rozmawiałyśmy. To są typowo, jak dla mnie, choroby takie cywilizacyjne, które u nas występują. Są cywilizacyjne odżywienia. Odżywienia, tak. I no jeżeli faktycznie się zmienia całkowicie, a świadomość na tym poście się zmienia całkowicie, bo nawet żeby kupić sobie, znaczy mi najbardziej brakowało, bo ja dość dużo pracuję i nie zawsze miałam czas, żeby coś sobie tam upieścić, tak? Więc szłam nawet do tego sklepu i czytałam wszystko po etykiety, prostu. Tak, zaczynamy czytać etykiety po poście, to jest prawda. Zatrzymujemy się przy półce ze słodyczami i się zastanawiamy grubo albo wcale, albo omijamy całkowicie, w ogóle nie wchodzimy. Ja na przykład w sklepie już nie wchodzę w ogóle na półkę ze słodyczami. No ja tak samo, chyba że już czekoladę, ale tą taką 90%. Po prostu nie, czasami, znaczy jeżeli już teraz po poście mówimy, to faktycznie czasami potrzebuję. I jak zamierzasz się żywić dalej? Zdrowo w sensie wegańsko, wegetariańsko, czy po prostu zdrowo od czasu do czasu mięso? Znaczy tak, z faktu, że ja no niestety nie mam pełnych informacji odnośnie mojego stanu zdrowia dalej w tym momencie. Czyli oprócz... jeszcze mamy szansę, że Justynka zrobi z nami wywiad, jak zrobi hormony wszystkie, które rzeczywiście jeszcze, bo zrobiłaś post, ale nie zrobiłaś badań wszystkich, tak? Nie zdążyłam zrobić jeszcze wszystkich badań. Tutaj chodzi o hormony te żeńskie, więc no niestety muszę czekać na określone tam fazy, żeby to wszystko wykonać. No i między innymi z tego powodu nie decyduję się na totalny powrót do mojej tam diety sprzed postu, czyli na pewno nie decyduję się na powrót na mięso, ponieważ jakoś tak mam ciągle przekonanie, że mięso jest naszpikowane tyloma hormonami. Sterydami. Tak. Dodatkowymi rzeczami, które mi mogą po prostu ten układ hormonalny niszczyć, tak? Więc tak, stałam się wegetarianką. Chyba, że wegetarianką, znaczy ja się śmieję, że ja jestem nie do końca wegetarianką, no bo jem ryby, tak? Jem ryby. To nie jest tak, że non-stop, ale staram się czasem zjeść. No i ja generalnie na tym poście najwięcej zauważam, bo to tak widać, na co się człowiek uzależnia w trakcie swojego życia, więc nie, absolutnie nie zrezygnuję z nabiału. Znaczy, tak. I a propos jedzenia, ja jeszcze tu powiem, bo jak byłam u doktor Dobrowskiej w Gołubiu na wykładzie, doktor powiedziała, że post i zdrowe żywienie swoją drogą powinno być non-stop i powinien być styl życia, ale powiedziała, że kiedy przychodzą święta i idziemy w gości, a całe życie się dobrze, całym rokiem się dobrze żywimy i robimy post raz w roku, to mamy prawo zjeść tego kotleta, czy zjeść normalnie, tak jak inni, i tak jakby potem wrócić do normalnego żywienia swojego i organizm tak jakby nam to wybaczy.
Możemy zrobić na drugi dzień tylko warzywa i owoce i wtedy tak jakby wyrównamy to, co zjedliśmy dzień wcześniej, tak? Czyli nie musimy zupełnie iść na weganizm, na wegetarianizm i tak dalej. Ograniczamy po prostu mięso. Tak jak doktor w swoich książkach pisze, to doktor mówi, że dwa razy w tygodniu mięso, nie, co ja mówię, tak? Dwa razy w tygodniu, przepraszam, pomyłka, ryba, raz w tygodniu mięso, jeżeli ktoś nie potrafi z tego mięsa zrezygnować. Oczywiście mięso dobrej jakości, bez sterydów i tak dalej. Reszta przewagą powinno być 80% warzywa i owoce. Więc takie powinno być nasze. Cukru absolutnie nie. Znaczy też zauważyłam po poście, że się zupełnie zmieniają smaki. To też nie wszyscy o tym piszą, nie wszyscy o tym mówią tak naprawdę. Powiem szczerze, że byłam też takim typem osoby, że to nie mam czasu, to ja skoczę do McDonalda, szybko tam sobie coś kupię i jadę dalej. Tak? No tak. Powiem tak, spróbowałam od mojej siostry, tylko dla spróbowania, żeby sprawdzić, jak mi posmakuje przede wszystkim ten McDonald'owy takie to jedzenie. Jest ohydne, po prostu zmienia się totalnie tak smak. Tak. Dla mnie, gdzie wszyscy stwierdzają, nie no ja z McDonald'a to w życiu nie zrezygnuję, bo to dobre jest, tak? Ale powiem szczerze, że po tym poście się totalnie wszystko wymienia. Ja po prostu czuję tam plastik w tym momencie. Tak. Czuję, że to jest totalnie wszystko sztuczne całkowicie. Czujemy tą chemię po poście, tak? Tak, tak. Czuję się produkta. Tak. Zwłaszcza właśnie takich śmieciowych, to już w ogóle. Teraz jak już nie jem tego mięsa już tak całkowicie, to poszłam, bo też gdzieś tam byłam ze znajomymi i tak koło drugiej, no głodna się zrobiłam. Nie mam co już otwarte, no, tak. Jest McDonald's. No dobra, no frytki w końcu, to tylko ziemniaki. Miałam taki rozstrój żołądka po tych frytkach, po prostu totalnie organizm wydrzucił się wszystkich toksyn. Organizm odrzucił, tak. I ja też nie korzystam z McDonalda, jeśli chodzi o, bardzo często tam idę na siusiu, ale nie, jak jestem w trasie, ale nie korzystam, jeśli chodzi o właśnie frytki, burgery i wszystkie, całe takie jedzenie, bo jest to bardzo niezdrowe. Znaczy no, chodzi o to, że, no bo każdy wie, że to jest niezdrowe. Tak to jest naprawdę niezdrowe i nie smakuje już później. Tak, organizm mi też to smakowało. Tak, organizm się całkowicie się wyzbywa tego niezdrowego jedzenia. Także to jest taki plus na potem, tak, że się przemęczy człowiek te 6 tygodni, no bo nie ukrywam, ja się przemęczyłam. W sensie takim, że... A jak z energią jeszcze powiedz na poście? Strasznie fatalnie. W moim, w moim przypadku było strasznie fatalnie, tak jak opisywałam tam na forum, że pierwszy tydzień to już w ogóle tragedia była. Ale jeździłaś na rowerze i to sporo Starałam się jeździć, znaczy starałam się mieć tą aktywność fizyczną, no bo już stwierdziłam, że faktycznie ja już, jak już jestem na tej diecie i mogę trochę schudnąć, no to tak trzeba troszeczkę wspomóc to, bo oczywiście dieta, ale też ćwiczenia. Jeździłam na rowerze, bo uwielbiam jeździć na rowerze, ale... Kiedyś sobie jeden dzień zrobiłam taką 40-kilometrową trasę i cierpiałam tak bardzo, więc nie ma się siły. Teraz na przykład tak sobie rozmawiamy odnośnie lata, no bo już jesień się zbliża i mówisz sobie, o piękne, upalne lato było i tak dalej. Jakie kurde upalne lato? Było ci zimno. Mi było non-stop zimno. Ja chodziłam ja w spetrach, tak? W bluzie. Ja mówię, jakie upalne lato, było zimno w tym roku. Tak, dokładnie. Więc Tak. Organizm walczy ostro na tych 6 tygodniach. Tak, to prawda. Ja tu jeszcze chciałam powiedzieć a propos tej energii, że fakt faktem nie można przesilić się, jeśli chodzi o ćwiczenie na poście i wysiłek fizyczny, ale trzeba coś robić, ponieważ inaczej organizm będzie brał białko i zamiast i glukozę zamiast ze złogów i z chorób naszych i tak dalej, będzie brał z mięśni, pobierał. I wtedy będą nas mięśnie bolały, więc jeżeli na poście bolą nas mięśnie, to musimy jak najszybciej wyjść na spacer, zrobić coś i po prostu poruszać się trochę, żeby organizm prawidłowo robił to, co ma robić, tak? Tak, bo to się trzeba zmuszać, faktycznie. Ja miałam okres, pamiętam jeden dzień, niedziela to była na szczęście, więc miałam taki, żeby się kręciło w głowie i tak dalej, nie było mi najlepiej. No ale że miałam psa wtedy od moich rodziców, więc trzeba było z nim wyjść na ten spacer, tak? Dotleniłaś się? Tak, i dotleniłam się i się zdecydowanie poprawiło. Wiadomo, że troszeczkę tam jabłko też pomogło, bo tam hipoglikemia jest się ciągle w jakimś tam niedocukrzeniu w trakcie tego postu. No tak. Ale faktycznie trzeba chodzić, trzeba dużo chodzić. No zwłaszcza, że też organizm, tak jak wyczytałam u doktor w tych książkach, że
Tak naprawdę dla organizmu najważniejsze są dwa narządy, mózg i serce. Mhm. I one są priorytetem, reszta narządów jest tak jakby w drugiej kolejności. I one faktycznie, ten nasz organizm będzie cały czas pobierać i budulce, i energię, tak, żeby zapatrywać na te dwa najważniejsze narządy w naszym ciele. I dostarczamy dużo wody i kończymy, bo czas nas goni. Pozdrawiamy wszystkich, tak, postujących. Tak, i żebyście nie kombinowały, jeżeli chodzi o suplementację. I kombinowali. Tak, i kombinowali, jeżeli chodzi o suplementację. A nie, o suplementację, nie kombinujcie. Suplementację możecie na zdrowym żywieniu. Też nagramy o tym film, bo mamy super suplementację razem z moim mężem, więc jest to całkowicie naturalne i bardzo fajne. Sprawdziło się. Nasze doświadczenia Wam nagramy. Ale na poście nie bierzemy suplementów oraz nie bierzemy żadnych olejów. I typu kawy, omega 3 i tak dalej. Się nie pije. Kawy nie pijemy, papierosów nie palimy. Pijemy dużo wody i spacerujemy. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.